No, polecili nam ją znajomi. Bo jest tu leśnictwo. Szkoła ma bardzo miłą atmosferę, uczniowie są przyjaźni. A tutaj też jest internat dla osób, które mieszkają bardzo daleko. I w internacie są nauczyciele i opiekunowie, którzy pomagają nam w nauce. Jest bardzo ładny obiekt i atrakcyjny park. Ponieważ jest to bardzo ciekawy kierunek związany z przyrodą i biologią. Ze względu na hobby, idealny kierunek, jeżeli ktoś interesuje się łowiectwem, to po technikum nie musi odbywać stażu w kole łowieckim. Jest to klasa mundurowa, a jak wiadomo, za mundurem panowie sznurem. Podczas wycieczek czuć bardzo leśny klimat. Kiedy jechaliśmy na rykowisko, mimo że godzina wyjazdu była bardzo wczesna, to dużo się nauczyliśmy i zobaczyliśmy. A na koniec zjedliśmy bardzo pyszne śniadanie przy ognisku. Znaczna część zajęć odbywa się w terenie, przy udziale z nadleśnictwem koni, które się znajduje bardzo blisko szkoły. Weźmy sprzęt i chodźmy zobaczyć, co w lesie piszczy. Las, czyli teren, który przez społeczeństwo jest postrzegany jako miejsce odpoczynku, relaksu, refleksji, zbierania grzybów, spacerów. Dla nas leśników będzie to miejsce ciężkiej pracy. Tu uczymy się, jak odnowić las, hodować go, chronić, a potem pomierzyć, pozyskać ceny dla nas wszystkich surowiec, jakim jest drewno.